witajcie na kanale politycznym. Oleksandr Tarnawski, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk Tauryda, poinformował o ukraińskich postępach w okolicach Wuhledaru, w obwodzie donieckim. Siły specjalne Ukrainy namierzyły też rosyjski system zakłócania łączności oraz radar wroga. Nasze siły robią postępy blisko Wuhledaru. Kontynuują niszczenie sił wroga, napisał w krótkim komunikacie w czwartek Oleksandr Tarnawski. Wcześniej Tarnawski informował, że siły rosyjskie nadal podejmują nieudane próby przeprowadzenia operacji szturmowych na odcinku tauryckim, powodując śmierć lub obrażenia personelu kompanii. Ponadto operatorzy jednej z jednostek sił operacji specjalnych umożliwili zniszczenie za pomocą wyrzutni HIMARS dwóch systemów należących do Rosjan w rejonie Bachmutu. Żołnierze wojsk specjalnych dokonali rozpoznania pozycji radarowego systemu rozpoznania artyleryjskiego ZUPART-1 oraz rosyjskiego systemu zakłócenia łączności. Ogień zniszczył pojazdy wroga i prawie całą siłę roboczą. Niewielu przeżyło, ale nie na długo, zaznaczył serwis ukraińskich sił operacji specjalnych. Natomiast amerykański Instytut Studiów nad Wojną raportuje, że siły ukraińskie kontynuowały w piątek działania kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu i według doniesień osiągnęły postępy. Powołując się na dostępne nagrania, których lokalizację udało się potwierdzić, Instytut ocenia, że Ukraińcy mieli ograniczone lokalne postępy w rejonie Jachidnego pod Bachmutem. Z kolei źródła rosyjskie twierdziły, że wojska ukraińskie kontynuowały ataki na północny zachód, zachód i południowy zachód od Bachmutu. Ponadto według rosyjskich blogerów wojennych Ukraińcy mieli kontynuować ataki na rosyjskie pozycje na południe od Wełyki i Nowosiłki w obwodzie donieckim i na południowy zachód od Orichowa w obwodzie zaporowskim. Osiągnęli postępy w centralnej części obwodu zaporowskiego niedaleko od miejscowości Hulajpołe. Tymczasem Anders Rasmussen, były sekretarz generalny NATO, obecnie będący oficjalnym doradcą prezydenta Zełenskiego, powiedział w rozmowie z brytyjskim Guardianem, że jeśli Ukraina na najbliższym szczycie NATO w Wilnie 11-12 lipca nie otrzyma satysfakcjonujących ją gwarancji bezpieczeństwa, wówczas może powstać koalicja chętnych państw, które skłonne będą bardziej zaangażować się we wsparcie Kijowa. Nie chodzi w tym wypadku o pomoc polityczną czy większe dostawy broni, ale o gwarancję o charakterze militarnym. Być może dwustronne umowy, a nawet, Rasmussen tego też nie wykluczył, w grę może wchodzić wysłanie wojsk na Ukrainę. Tak komentuje to ekspert Strategy and Future Marek Budzisz. Deklaracje Rasmussena traktować wypada raczej w kategoriach kampanii dyplomatycznej Kijowa przed wileńskim szczytem. Bo trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek w Warszawie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi podjął kwestię gwarancji wojskowych dla Ukrainy, nie mówiąc już o wysłaniu naszych żołnierzy. Tym niemniej problem jest i warto, aby został przeanalizowany. Nie ulega wątpliwości, iż obecnie, jak można sądzić na podstawie wypowiedzi publicznych liderów, większość państw NATO uważa, że Ukraina winna otrzymać gwarancję bezpieczeństwa. Mówił o tym niedawno w Bratysławie prezydent Francji Emmanuel Macron. A kanclerz Niemiec Olaf Scholz w Mołdawii wprost odniósł się do tej kwestii, deklarując, że są one niezbędne, ale jednocześnie zaznaczył, że nie mogą mieć one kształtu takiego samego, jak to jest zapisane w artykule 5. A zatem spór dotyczy nie tyle potrzeby udzielenia gwarancji, co ich zakresu i charakteru. Warto w związku z tym odwołać się do zapisów tego artykułu, traktowanego w kategoriach fundamentu bezpieczeństwa państw członkowskich. Ani nie mówią one o automatycznym udzieleniu pomocy zaatakowanemu członkowi sojuszu, ani też nie gwarantują, że będzie to wsparcie wojskowe. Jak napisał komentator Deutsche Welle po incydencie w Przewodowie, w świetle przyjętej interpretacji zapisów artykułu 5 nie ma obowiązku odpowiedzi akcją zbrojną, jeśli jedno z państw członkowskich stanie się ofiarą agresji. A ponadto tego rodzaju decyzja musiałaby zostać podjęta przez NATO jednogłośnie, co też nie będzie proste. Co więcej, literalna wykładnia zapisów artykułu 5 mówi o tym, że każde państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego w
obliczu agresji na jednego z członków podejmie działania, jakie uzna za konieczne, co wcale nie oznacza natychmiastowej reakcji o charakterze wojskowym. Można nawet powiedzieć, że dotychczasowe zaangażowanie państw sojuszniczych we wspieranie Ukrainy wypełnia kryteria opisane w artykule 5. Dostarczana jest pomoc sprzętowa dla Ukrainy, na terenie poligonów państw NATO szkolone są ukraińskie siły, dowództwo otrzymuje też dane wywiadowcze. Za konieczne w tym konkretnym przypadku państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego uznały wsparcie, które zresztą wraz z trwaniem konfliktu ulega rozszerzeniu, które nie obejmuje wysłania własnych wojsk. Na czym zatem polega waga zapisów przywoływanego artykułu? Istotne jest pierwsze jego zdanie, w którym członkowie NATO uznają, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim. Jest to zapis o charakterze politycznym, a nie wojskowym, bo brak reakcji na fakt, iż zostaliśmy zaatakowani, zawsze pociąga za sobą groźne konsekwencje. Przekonali się o tym choćby Francuzi i Brytyjczycy, którzy po miesiącach dziwnej wojny zostali przez Hitlera zaatakowani i pobici późną wiosną 1940 roku. Gdyby uderzyli na Niemców jesienią 1939 roku, po tym jak wypowiedzieli im wojnę, a nie pozorowali działania, to być może odnieśliby sukces i konflikt może zakończyłby się wcześniej. Posługując się tą analogią, można napisać, że Londyn i przede wszystkim Paryż jesienią 1939 roku decydowali, czy wojna będzie toczyła się na terenie Niemiec czy Francji i państw Beneluxu. I tak jest w naszym przypadku. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, objęcie jej zapisami w stylu artykułu 5, przesądzają, że ewentualna przyszła wojna z Rosją toczyć się będzie przede wszystkim na terenie tego państwa, czy może, jak to przewidują obecnie plany obronne NATO, w Polsce i państwach bałtyckich. Dla Francuzów czy Niemców nie ma tu istotnej różnicy, bo szanse, że Moskale będą w stanie sforsować Odrę, są niewielkie. Dla nas, nie mówiąc już o Bałtach, jest to sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Dlatego słowa Rasmussena o możliwości powstania koalicji chętnych państw skłonnych zawrzeć z Ukrainą w gruncie rzeczy sojusze wojskowe traktować należy poważnie.